Dzień dobry moi drodzy, witam was dzisiaj w grze Forever Skies. To jest polska gra, co ciekawe. Przede wszystkim najciekawsza rzecz, jest to materiał sponsorowany. Dzisiaj sobie sprawdzimy tę grę, wspólnie popatrzymy, co tutaj możemy dokładnie zrobić, aczkolwiek ja już trochę wiem jak najbardziej, poza tym, że jest to polska gra. Jest to survival, inspirowany takimi grami jak Raft, Subnautica, Green Hell, czyli no, zbieramy surowce, a później je przetwarzamy na różne przydatne przedmioty, czy jakieś jedzenie, prawda? Cała akcja toczy się na ziemi, tylko takiej zniszczonej ziemi. I jak widzicie, tu mamy taki sterowiec i to jesteśmy chłopkiem i ten chłopek sobie lata tym sterowcem i zbiera surowce, przetwarza je i zaraz tego wszystkiego doświadczymy. Gra znajduje się we wczesnym dostępie na Steamie od czerwca, jeśli dobrze pamiętam. Jeszcze nie ma koopa, ale ma być. To jest informacja dość istotna. Ma być koop, zanim gra wyjdzie z wczesnego dostępu. I ogólnie, jak zobaczycie, korzystając z linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu pod moim filmem, to gra ma bardzo pozytywne recenzje na Steamie, więc zaraz sobie sprawdzimy tę giereczkę, a wy po obejrzeniu filmu, jeśli będziecie chcieli ją kupić, to możecie to zrobić, korzystając z linku, który znajdziecie w opisie i przypiętym komentarzu pod moim filmem. Tak, jestem chory, nie wiem, czy to słychać, ale jestem chory. W każdym razie, lećmy z tematem. To ja sobie sprawdzałem co i jak, ale my zaczniemy nową grę na normalnym, więc tak jak mówię, survival na zniszczonej ziemi, nawet cytaty z pana Czesława Miłosza tutaj mamy. Nie jest to długie ten wstęp tak naprawdę, taka dość sprawna informacja, tak? To jakaś katastrofa ekologiczna wystąpiła na świecie i ziemia została doszczętnie zniszczona. A my jesteśmy człowiekiem, który tutaj właśnie ląduje. Raczej. O ile by przeżył, tak. Ale raczej, no my będziemy tu budować, będziemy tu latać. No raczej to my jesteśmy tutaj wybuchnięci. Ukończona procedura lądowania awaryjnego. W tym miejscu, gdzie ja jestem, raczej nie będę nic zasłaniał. Dobra, odlokujmy sobie wyjście awaryjne. Okej. Tu jeszcze coś niby jest. Przeczytaj. Signetyrius II milczał przez całe miesiące. Nagle wysłali jeden sygnał i znów zapadła cisza. Nikt z nas nie wie, co tam na ciebie czeka, ale jeśli jest jakaś szansa, że odkryli tego wirusa, to może uda nam się przetrwać. Za wszelką cenę znajdź próbkę wirusa. Los nas wszystkich zależy od ciebie. Arka. Okej. Okay. Czyli my, nasze zadanie, powiedział chory Lutel, to odnaleźć wirusa. No to pasuje, prawda? Rozumiem, że mógłbym tam spaść i się zabić. Tego bym nie chciał robić. Tu jakieś dziwne syfy latają. Bym powiedział, że tu pełno jest wirusów. Dobra, idźmy stąd, może lepiej. Dziwnie tutaj, trzeba przyznać. No, raczej jest pełno wirusów. Dobra, idziemy dalej. Musimy zacząć budować. No na razie... A, mamy tutaj... My tu musimy mieć butlę tlenową ogólnie. Podstawowe parametry zdrowia. No to tutaj wszystko widzimy. Tam jedzenie, prawda, niejedzenie, pragnienie, zdrowie i zmęczenie. Bo ogólnie na razie, no to mówię, mamy tylko butlę tlenową. No, tutaj widzimy, no już trzeba takie rzeczy mieć. O, tu chyba coś jest. Już się nauczyłem, że to są potrzebne rzeczy. Części maszyn. Więc lepiej zbierać, jak tutaj jeszcze coś na wstępie dają, w dość łatwy sposób. Tutaj są drzwi, które, uwaga, plot twist, są zamknięte. I musimy szukać dalej. Dobry. Tam są komputery. Tu są rozwalone drzwi, tu jest komputer, którego możemy użyć, ale plot twist nie ma prądu. Wymaga baterii półprzewodnikowej, więc będziemy szukali. Tu mamy kolejne części maszyn, chętnie przygarniemy. Tu mamy tego jeszcze więcej. Chciałbym tam się dostać, tak swoją drogą. Ale dobra, zbieramy. Albo tam. Ale dobra, zaraz zobaczycie, bo ja chwilkę pograłem, dosłownie, nie wiem, 5 minut. Zaraz zobaczycie, co my tu będziemy robić z tym sterowcem. Wszystko zaczęło się chrzanić, gdy znaleźliśmy tego cholernego wirusa. Choroba dopadła nas wszystkich, sprzęt się psuje, a do tego jeszcze cała ta sytuacja z Noa. Znów wywaliło zasilanie i drzwi są zablokowane. Na wieży obserwacyjnej powinny być jeszcze jakieś pasujące baterie. Była liczba pojedyncza, ale ja sobie przetworzyłem to zdanie na liczbę mnogą i musimy z tym żyć. Tu nic nie ma, tu nic chyba nie ma. Podnieśliśmy sobie, co my tu zbieramy? No zbieramy te części maszyn.
części rozebranej mojej maszyny i teraz podniosłem starą puszkowaną wodę, plus 25 woda. No na razie piciu nam się nie chce, aczkolwiek choremu lutelkowi się zachce niedługo piciu. Już trudno. No mam już taką resztkę wody przy sobie, ale już tak, no nie wypada tak tutaj przy was pić. Tu mamy pięknego pana, umarł po Sylwestrze, za dużo było pite na Sylwestra. To jest właśnie. Obudziliśmy się w 2024 roku. No, niektórzy się nie obudzili. W każdym razie, dobra, tu musimy iść i tutaj będzie ta bateria. Podnieść baterię. Siups. Dobra, to chyba wszystko, co mieliśmy tu zrobić, więc mogę zrobić chlups na dół. I wracamy tutaj do komputerów. Wkładamy baterię. I tutaj używamy komputera. Byliśmy na dole pod pyłem, znaleźliśmy laboratorium, w którym 400 lat temu po raz pierwszy badano wirusa. Właśnie wtedy wszystko zaczęło się walić. Czy mamy teraz 2400 rok? Pi razy drzwi. No, oszalał, drań ukradł próbkę, nasz serowiec i na dodatek zniszczył radio, zostawiając nas tutaj na śmierć. Jest cholernie niebezpieczny. No dobra. Kto chce, to może sobie przeczytać dalej, a my lecimy z tematem. Starając się tutaj jak najwięcej rzeczy podnieść i nie zapomnieć, ale tu chyba nic nie ominąłem, tak na dobrą sprawę. No najważniejsze, że teraz, a właśnie, bo tu mogę biegać, mogę skakać i mogę otwierać już teraz te drzwi. Tutaj kolejny, który nie dożył nowego roku. Słuchaweczki mam założone. No dobra, tu jest więcej puszeczek, tu otwieramy. Po co wam, kurczę, takie rzeczy, jak tu nic nie ma, no? Hamstwo. Tu co się dowiemy? Wszystko przez ten przeklęty pył. No dobra, był Noe, słyszał głosy i zbudował arkę. Także tutaj jest trochę... trochę przedstawione. Nie no. Zobaczymy dalej. Co to za Noe? I to jest nasz sterowiec, jakby ktoś jeszcze nie zrozumiał, prawda? Piękny. Znajdź sposób na opuszczenie lokacji. Tak, dobra, no musimy tu jeszcze sobie popatrzeć, poczytać, posprawdzać. Od 2 miesięcy, odkąd ten drajnie Noe uciekł z naszym sprzętem, buduje nowy sterowiec. Gdyby tylko warsztat mi się nie zawalił, miałbym już ukończone badania nad silnikiem sterowca. Umieść ster, zanim zrobione. Umieść fabrykator, wytwórz ekstraktor pokładowy, wyodrębnij ścianę blokującą warsztat, zdobądź stację badawczą. Dobra, co jest nasze zadanie no teraz? Tu jeszcze sobie pozbieramy co nieco, bo tutaj nie możemy przejść na razie. No i widzimy, że tam są rzeczy, które są nam potrzebne i musimy coś z tym zrobić. I zaraz coś z tym zrobimy. I tutaj mamy cały fabrykator, rzecz, którą możemy umieścić na sterowcu, jak gra nam zresztą mówi grzecznie. Może z przodu nie, no musimy to mimo wszystko zrobić. Znaczy, bo na tych, bo niektóre rzeczy można budować tutaj, na tych takich panelach, które się buduje, jak rozumiem, na zewnątrz. Ale to konkretne ustrojstwo musi stać w środku, więc umieścimy. Łóżko odblokowaliśmy, nowy schemat, no ale tu na razie ekstraktor pokładowy, tylko musimy mieć transformator. Tutaj mogę... bo ja jeszcze nie podniosłem jednej rzeczy. Gdzież... bo tutaj nie wszedłem, dobra, głupi jestem. Czy to jest pusta butelka, chętnie przygarnę. Nalej brudnej wody do butelki, napij się brudnej wody. Nie. Nalejmy, może się przyda. I tu jeszcze mamy przejście. Tu jeszcze mamy trochę rzeczy. Stara racja żywnościowa. Stara racja. Tu mamy wabik na owady. A tu mamy informacje. Kończą się zapasy wody i jedzenia. Trzeba by wymyślić sposób, by je tu dostarczyć. I tym wabikiem będziemy różne. A i jest, to jest potrzebne. Membrana skraplacza. Tu coś znajdziemy, części maszyn. Zaraz będziemy budować, moi drodzy. Stay with me, stay with me. Apteczka, no może się przyda. W sumie warto sprawdzać, jak tam nasze życie i tak dalej. No, tu jeszcze jakaś puszka. A tutaj jeszcze jest drabinka. O, widzicie, a ja tej drabinki wcześniej nie odkryłem. To są już dla mnie nowe nowości. Dobra. Ile tam mi się mieści tej wody w butelce? Bo to jest 2 na 5. Ona dodaje wody, ale zabiera zdrowie. W sensie
Ale mam tylko jedną butelkę. Czy ona mieści 5 porcji wody do... No, nazwijmy to tak. 5 porcji wody mieści w sobie. A tutaj kolejny, który nie dożył 2024. No przykro nam, przyjacielu. Coś tu jeszcze jest ciekawego? Tu jeszcze części maszyn. Dobra, i to chyba tyle. Nalej. A, mogę tak całkowicie wykorzystać, tak? No jest 4/5, patrzcie wy. Mamy pełno brudnej... A, tu może tak coś znajdziemy jeszcze. Tu jest jeszcze więcej brudnej wody. To sobie dopełnijmy. Już nie mogę więcej, okej. Nic tu nie mieliście więcej? Tu raczej nic nie ma ciekawego. I chłop umarł. Dobra, to tu raczej wszystko podniosłem, co miałem podnieść. To teraz tak, tutaj mogę włożyć to coś. A tu mogę, to jest pojemnik na wabik. I teraz mamy ten wabik na owady. Czas połowu 20-30, rozumiem, sekund. To to wrzucamy. I teraz obniż ten wabik. I on to sobie leci w świat. I będzie wabił. Transformator mi się gdzieś zagubił. Jestem ślepą bulwą. Tu jest transformator. Dobra. Panie transformator. No pana musimy teraz tutaj... Tworzymy ekstraktor pokładowy. Pozyskuje surowce z przedmiotów nadających się do recyklingu. Daleki zasięg działania. Więc tworzymy to. Łapacz owadów coś zrobił, dobra, znaczy coś zrobił. Przepraszam, panie łapacz. Dobra, unieś. Dostaliśmy ćmę pyłową. Zjedz, no dobra, mam zjeść niby. Gotowane jedzenie jest lepsze, no co wy nie powiecie. Ale zaspokoiliśmy głód. Teraz tylko podniosimy to. Tak, teraz możemy to postawić, bo jak rozumiem, bo tego już nie robiłem sobie. Naszym zadaniem jest rozwalenie tej ściany, żeby się tam dostać. Więc ja muszę to postawić od tej strony. Widzicie, w środku nie mogę, tu nie mogę, to musi być na sterowcu od tej zewnętrznej części. I teraz ja to w to wsiadam. I mogę sobie rozwalać ścianki, na przykład tutaj, ale przede wszystkim tutaj. O, dobra. I teraz mamy... I... To przeleciało? Tamto wszystko też można tym czymś, tylko akurat... Nie wiem, czy mamy... Chodźcie tu. O, widzicie, to latające też mogę zbierać. Uii. Tak, to przylatuje tutaj przy mnie. Ciekawe, czy to może mnie zranić, czy to może mnie uderzyć. No, w taki sposób zbieramy jakiś metal, na przykład. Dobra. Podnieś stację badawczą. Przede wszystkim części maszyn tu sobie pozbieramy. Siups. Co tu jeszcze nam powiedzą? Udało mi się naprawić stację badawczą. Na karcie pamięci zachowało się kilka starych schematów, ale najważniejszy z nich jest skaner. Konieczne jest ukończenie badań nad nim i wytworzenie go. Potem powinien on skanować obiekty w świecie, żebyśmy mogli pozyskać w ten sposób więcej danych do badań nad schematami. Okej. Okay. Czy coś innego jeszcze jest do podniesienia poza tym tutaj? Czy jestem ślepy? Dzień dobry. To jest stacja badawcza, ale teraz... A, bo tu jest bateria po prostu. Myślałem, że to jest całe do podniesienia. To dwie baterie, to stąd zabieramy. I teraz to podnosimy, tak? Jak jestem silny. I mam tu myśleć na sterowcu. O Boże, przejść nie mogę. To się nie mieści. A, obciążenie statku w prawym górnym rogu mamy. O kurde. I to... Tego już nie postawię na tych platformach zewnętrznych. A tu to nie ma miejsca na takie rzeczy, kurde. Na R obracamy. No to tak mogę. Jakie to wielkie. Włóż baterię do stacji badawczej, okej. Włóż. Zbadaj skaner. Mamy skaner, fabrykator, łatka naprawcza, części maszyn, pusta butelka.
aktualizuje bazę danych, odblokowuje w stacji badawczej nowe badania, dzięki którym możliwe będzie odblokowanie nowych schematów do fabrykatora. Aha, no dobra, tam my wszystko tworzymy później. Biu, 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 biu. Dobra, ja to źle ustawiłem chyba, coś mi się zdaje. Oj tam, ważne, że mogę kliknąć. Wytwórz skaner, no to... A, my tutaj zbadaliśmy, dobra, a tutaj tworzymy, tak. Potrzebujemy materiały syntetyczne. To ja chyba muszę coś konkretnie... A, bo to takie butelki, puszki, cokolwiek i to daje materiały syntetyczne, okej. Okay. To trafiaj, Lutelek, trafiaj. Tam daje metal, możemy trochę pozbierać. No i w taki sposób to się pozyskuje surowce w tej grze, jakby się ktoś pytał, nie to, kurde. Na E się wychodzi, dobra. Wychodzi się jak się wchodzi. A, przepraszam, myślałem, że już mam tyle, ile trzeba. A tu nie ma, no to tu możemy na przykład. A, to jest pokazuje, ile mam, tak, że 24 mam, a nie, że 24 teraz wybrałem. Dobra, to chcemy skaner wytworzyć. I tu się robi. Dobra, wydrukowało nam. Detected new objects requiring scanning. Dedede. Ruiny stacji komunikacyjnej, stacja badawcza, to jest stacja badawcza, zbitka syntetyków. To jest lista, aha, dobra. Lista zadań. To już wszystko zrobiliśmy. Przeskanuj zbitkę syntetyków unoszącą się w powietrzu. To skanerem, tak? A ty możesz, wszystko tu możesz skanować. Wymagane narzędzie. To coś mam zrobić? Zbitka metalu. Czy ona uciekła od nas? A nie, zbitka syntetyków. To będzie zbitka syntetyków? Dobra, to była... Zbadaj silnik i paliwo. Jestem ciekaw, czy ja mogę... Nie, to... Czy to ja może rozwalić sterowiec? Dobra. Silnik i paliwo. Silnik i paliwo. To jest jedno takie. Silnik, dobra, gdzie jest paliwo? Skoro silnik i paliwo to jest jedno, to gdzie jest samo paliwo? Aha, bo my... Nie, ukończono. A nie, potrzebuję jeszcze tych materiałów. Sympatycznych materiałów. Bium. Teraz mam 12. To, że 6 dostaję. Dobra, czyli 6 oznacza, ile w danej momencie dostałem, a w nawiasie mówi mi, ile mam już ogólnie. Silnik i paliwo. Dobra, teraz dopiero 100%. Czyli możemy trochę zacząć, jak nie mamy wszystkich surowców, jakby. Okej, okay, kumam. Nie bij w mikrofon, Lutelu. Wytwórz silnik. To tam potrzebuj... Czekajcie. No tutaj zbadaliśmy. Wytwórz silnik. Ewidentnie nie tutaj. Czekajcie. No lista zadań to jest po prostu aktywne. Wytwórz silnik. Tu się więcej nic nie dowiemy. Chyba, że tu coś... Materiały syntetyczne. Nie, no to są zwykłe nasze surowce. Tu jest nasz fabrykator. Jest silnik. Każdy zainstalowany silnik umożliwia szybszy lot sterowca. No dobra. Bo tam coś było wcześniej, otwórz menu budowy. Ni? Czekajcie, wyjdźmy stąd. Na pewno nie na B. Na tym mogę sobie... Aha, bo teraz mam tylko ten skaner. To są części maszyn, schematy, to jest fabrykator. Silnik. No części maszyn mamy, materiały syntetyczne... Niestety nie wiem, czy mamy i metale mamy na pewno. A nie, tutaj jest napisane, no to mam wszystko, co potrzebne do silnika.
Bo tego nie ma, no właśnie, ekstraktor, oczyszczacz wody. Czemu ja tego nie mogę... No to, musimy otworzyć menu budowy. Przepraszam, jestem upośledzony, proszę mi wybaczyć. Sterowanie mi powie, jak się otwiera menu budowy. Latarka, o tu jest latarka jeszcze w tej grze, bardzo dobrze. Tu już jest latanie sterowcem, ekwipunek. Coś było wcześniej o menu budowy. Ale teraz nie widzimy menu budowy. Skok, bieg, interakcja. Podnieś urządzenie. Lista zadań, baza danych. Leć naprzód. Dobra, czekaj ta. To będziemy szukać. Dobra, odkryłem, że w tym ekstraktorze tutaj są... Nie wiem czemu uznałem, że to pierwsze pokazuje wszystkie, a później jest dopiero podział na ten. Ale nie, to od razu jest podział. Dobra, nie wiem, uznałem, że pierwsza zakładka to jest wszystkie, a później jest podział na ten. Ale tak nie jest bynajmniej, więc tu mamy silnik w tym ekstraktorze i robimy sobie, drukujemy silnik. Panie silnik, proszę się nam wydrukować jak najszybciej. Gdzie byśmy mogli go tu umieścić? No chyba nie tu. Czy ja go tam jakoś włożę? A się robi długo ten silnik? Najwięcej tutaj... A nie, cały czas mam te wabiki, tak? To obniżmy sobie jeszcze wabik na chwilę. Boję się, że spadnę. Nie wiem, czy jest tutaj niewidzialna ściana, czy nie. Wolę nie sprawdzać, wiecie? Wolę nie sprawdzać. Jakoś uważam, że byłoby to straszne. Nie chcę pić brudnej wody. Ale będę musiał niedługo. Chociaż... No poczekamy. Może się na kolor czerwony zmieni pragnienie. Wtedy będziemy się martwić. Dobra, co tutaj? No jakieś gówno dostaniemy za przeproszeniem? Ćma pyłowa, dobra, chodź. Podnieś silnik. Umieść silnik w zewnętrznej części sterowca, ale tak o... nie, tego nie chcę podnosić. Hej, a już silnik mam tutaj, tak? To tak trochę... Ej, bo przez chwilę nie bie... Ale co, że... Tak tutaj to tak trochę głupio. Przepraszam, a mogę zrobić więcej tych platform? Dobra, czekajcie. Czy mogę zrobić więcej platform? Jest łóżko, wabik na owady, kuchenka elektryczna, skraplacz wody, czyszczacz wody, silnik, paliwko. Nie mogę robić tych platform jeszcze. Bo mam nadzieję, że można więcej tych zrobić platform. No gdzie ja wam ten silnik tu trzasnę? Przecież no, tak to będzie... O, czekaj. Jak trochę głupio, nie? Tak idealnie na środku by tutaj pasował, ale tu chyba w ogóle nie ma... Właśnie, tu nic nie ma. Chociaż ja mogę to zamknąć. Nie, mogę to zamknąć czy nie? Czekajcie. Bo tutaj jest zamknij. Ale tu jestem ślepą bulwą, nie ma zamknij. No dobra, trudno, no to będziemy mieli silnik tutaj, o. Działa, działa. I też paliwko syntetyczne, to już wiem, że tutaj mam szukać paliwo syntetyczne. Więcej syntetyków, no dobra. Zbierzmy jeszcze metal przy okazji. No w sumie wszystko co się da tu powinniśmy zebrać. To też wezmę. Tam niby coś jeszcze jest. Zawsze można te kulki latające zbierać, nie? Siups. A to coś mogę? O, to szkło było. Okej, tam jeszcze metal. Te kulki były syntetyczne. Tak, materiały syntetyczne. Wracaj tu, kulka! Halo? O, tu jest kulka. Tylko już nie mogę niestety... Już nie mogę bardziej w prawo przesunąć tego mojego kolegi. Chodź tu, kulka. Dobrze. O, ty też się przydasz. Dobra. To mamy. Ja wiem, że tam piciu jest problematyczne. Paliwo syntetyczne mamy zrobione. Znaczy robi się bardziej niż mamy zrobione. Ojej, tu się też napełnia to. Znaczy fajnie, że to się rusza, nie? Spoczko. Ciekawe, czy on tam doskoczył.
Obstawiamy. Nie no. Dobra, mamy paliwko. Uzupełnij zapas paliwa silnika paliwem. Ojejku, teraz pytanie dnia. Otwórz zbiornik paliwa. Ważne, że mogę to dosięgnąć. Opuść lokalizację. Troszkę się cykam, ale dobra. Zamknij. No tu nie zamknę. Sygnał lokalizacyjny. Czekajcie, co tutaj dają za informacje. Lokalizacje mają swoje własne światła sygnalizacyjne. Sprawdź najbliższe z nich i poszukaj tam przydatnego sprzętu. Okej. Przejmister. Dobra, obstawiamy w komentarzach, czy się rozbije, czy się nie rozbije. To tu będzie najistotniejsze. Do góry. Czekajcie, AD. A Shift Control. Shift to raczej będzie do góry. Czy mogę dostać ten wpysk? Nie, powinniśmy sprawdzić tak naprawdę. No i tak sobie doleć do źródła pojedynczego migającego światła. To tam na przykład. Dużo jest tych światełek, to tam sobie polecimy. Ej! Ha, piciu mi się chce. A mogę w trakcie i kliknąć? Bo nie za bardzo. Trudno. Mam nadzieję, że jakoś tam wylądujemy w miarę sprawnie. Można zablokować prędkość, ale powiedziałbym, że ta prędkość taka 3 na 10. Szybciej się nie da? Ryzyko odwodnienia. No i mówiłem, że będzie na czerwono się świeciło. Dobrze, no to teraz dopiero jest problem. Znaczy jest problem, bo ja nie wiem, czy ja mogę opuścić tutaj mój ster, ale niestety i nie działa w momencie, jak steruję. Więc uznajmy, że trzeba podjąć to ryzyko. Jakoś tu, jak tu się wyląduje, żeby się nie rozbić? Co to kurde za ćmy? Dobra, spokojnie, pasek jeszcze nie zszedł do zera. Dobra, spadać z tym czymś. Tu wyląduje. O, no tak dość szybko kolega spowalnia. Dobra, już ląduje tutaj. Teraz kontrol. Oj, tam kolizje, dobra. Piciu. Musimy piciu. Piciu na którym było? Prawym jest użyj. No tam troszkę żyćka mi zabrało. Dobra, teraz się napiłem, jest okej. Spójrz do menu badań. Zniszczona podstawowa turbina, elementy elektryczne, plastikowe odpady, okej. Otwieramy. Dzień dobry! Ja tu mogę biu robić. Nie, na tym nie mogę biu robić, szkoda. A, tu coś było? O nie, poza zasięgiem. Wszystko jest poza zasięgiem. To też jest poza zasięgiem, jakiś syf. A tam nie mogę? Tam coś mogę. Trochę szkła zabrałem, dobra. W każdym razie. Odkryj przez skalę wszystkie przedmioty odkryte w wieży radiowej. Wytwórz oczyszczacz wody i umieść go na ścianie sterowca. Dobra. I tam jaki duży wieżowiec. Ej, a tam jest jeszcze inne światło. Dobra, spokojnie. Poziom kalorii spada. To dobrze. Bo święta były, prawda? Po świętach trzeba trochę schudnąć. Otworzę tu sobie te drzwi, otworzę. Cyk. Otwieramy. Karta pamięci. Narzędzie ściana okienna. Łatka naprawcza, ale czemu ja to... A, bo ja to tu przyniosłem. Czy już nie mam miejsca w ekwipunku? Nie, czemu to tu się tu przyniosło. Dobra. Tu zbieramy. Paliwko dostaliśmy. Ej, to mogę wziąć? O, fajnie. Ja tu jestem budowniczy, konstrukcję robimy, prawda? Proszę się nie zbliżać. Kwiatka, nie weźmiemy tego tutaj dziwnego. Dobra. Tu jeszcze. A, widzicie, paliwko bym zgubił.
Tu jeszcze można przejść. Nie wiem po co. O, 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 otwórz. Poproszę te baterie. Jeszcze do góry można iść. Dobra, dobra, dobra. No widzę, że są problemy ze wszystkim, no. Pójdę spać niedługo, jakieś łóżko tam zrobimy jeszcze też przy okazji. Coś tu jest? No tylko ta woda. Bo naleję sobie brudnej wody. Co mieliśmy zrobić? Odkryj przy skanie wszystkie przedmioty odkryte w wieży radiowej. W sumie nie skanowałem nic, ale... Mówimy o czymś takim na przykład? Co jest? Co to jest wszystkie? Nie za bardzo wie, co chce. A mogę swój sterowiec zeskanować? To mogę. Nie? Albo to już wiemy, co to jest, ok? A drabinę mogę? Skanuję raczej co innego. Syntetyczną beczkę. I mamy wytworzyć, oczyszczać wody i umieścić go na ścianie sterowca. Ok, ok. Tu nie. Ale korci mnie, żeby sprawdzić, czy można tu spać w tej grze, nie? Może na koniec. Bo tu jest jakieś zapisywanie? Jest zapisywanie. Czy się... Nie no, raczej tu się da odrodzić. Coś tu, ale coś widzieliśmy, co już wiemy. Bo ten metalowy komponent. Tu rozumiem, nic już nie możemy zeskanować z takich śmieszków. Kable też nie. Tu jeszcze szkło możemy. Szklany komponent. To raczej tyle, co? Bo to już wiemy. Dobra, siups. Coś tu w ogóle jeszcze jest? Znaczy, no to jeszcze jest. O, chłop się zmęczył. Dobra, dobra, spokojnie. Chłopie. O, 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 to się... A możemy to skanować? Nie. Ale to się przyda, ten transformator. To było dość istotne na początku. O, bateria. Ej. Już myślałem, że nie ma miejsca. To możemy sprawdzić. Zaliczyło nam. Podstawowa turbina. Zwiększa pułap lotu. O, 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 o. O, 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 o. Efekt kumuluje się z każdą zbudowaną... Czy my możemy zrobić taki potężny sterowiec i tam będzie 100 milionów silników i turbin na nim zamontowanych? A, czekaj, mogę jeszcze te ćmy tutaj zeskanować. Rój ciem. Czekaj, stop, stop, to chcę. Rozłap to. A nie, bo już to znamy. Nieważne. Nie wiem, czy coś tu jeszcze jest, czego nie znamy. tam jest jakieś światło. Znajdź źródło podwójnego migającego światła. No to jest podwójne, jak dla mnie. Narzędzie budowy sterowca. What? O czym mówimy? A tu coś w ogóle jeszcze jest do zebrania? Halo? Mogę tam wejść na górę jakoś? I wspinać się chyba nie da w tej grze. A szkoda. Dobra, tu już raczej nic nie ma w takim wypadku. Co wy tam chcieliście? Oczyszczacz wody. Panie przyjacielu, czy tu jest oczyszczacz wody? Jest, ale on potrzebuje materiałów syntetycznych. To wsiadamy na przyjaciela. I te kulki coś z tej strony nie chcą lecieć, no. No to jest pytanie, czy ja mogę na przykład utrzymać w powietrzu ten sterowiec i sobie wysiąść i piu 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 robić, nie? No to by się nawet przydało. Tam coś zbieramy, szkło chyba. Chodźcie, chodźcie, tylko to jest metal. O, jest to. To. Dobra. Coś tu jeszcze gdzieś lata? No to jest poza zasięgiem. Z tym nic nie zrobimy. A, poza zasięgiem. Dobra, to zebrane. Ile tam potrzebujecie do tych oczyszczaczy? Jeszcze jednego. Co tu się dzieje? Dziwne dźwięki słyszę. Ty, a tu bym spuścił? Panie, spuścisz się pan? Chyba nie. Do upartego przeszłoby to w dół. A to te frajery szeleszczą. Kurde, zamknąć, bo tutaj naleci się robactwa nam. I będą sobie problemy. Dobra, jeden syntetyk. Dziękuję.
Teraz możemy zrobić oczyszczacz wody. No tu kolega robi wodę, ale dalej... przepraszam. Czy już wiemy... Nie wiemy, jak się robi te platformy. Czy jakimś cudem już wiemy? Ja nie mogę z tego skorzystać, jak to coś robi. Halo? Dobra. Weźmy to. Pokaż mi. No tu by to raczej było. No łóżko, ja ci zmieszczę łóżko, ale możemy jeszcze łóżko ogarnąć. To tu się zmieści gdzieś? A nie, bo to miało być na ścianie sterowca. Ale to od wewnątrz hamogłem, z tego co widziałem. O, i tutaj mogę dodać brudną wodę. Oczyszczanie w toku. Wow, jakie fajne. Ty dobra, jeszcze syntetyków potrzebuję. Stoć. A i tam poza zasięgiem. Dobra, kulki. Stać moje kulki. No metali to mechanie potrzebujemy w ogóle. Ja mam takie wrażenie dziwne. To pozbieramy to. Stój! No gdzie poza zasięgiem? Zbieraliśmy takie same obok i co? A nagle poza zasięgiem. Dobra, ja chcę łóżko. Give me łóżko. Tylko na łóżko to tu nie będzie mnie. Tutaj będę sobie na siedząco, na leżąco będę sobie sterował. Nalej brudnej wody i poczekaj na jej oczyszczenie. To robimy. Ale narzędzie budowy sterowca? Aha, w sensie tutaj zbadaj. Myślałem, że skanerem mam zbadać. To jest to. Narzędzie... A, to też znowu syntetyku więcej. Dobra, dobra, dobra. No, zbieramy. Tu się wbijamy. Narzędzie budowy sterowca. Niech się robi. O kurde! No, ale mówiłem, no tutaj będziemy sobie... No było przez... O! No, to jest łóżeczko. Działa, śmiga jak należy. Narzędzie budowy sterowca. Wytwórz narzędzie budowy sterowca. A, narzędzie budowy sterowca. Nowych materiałów syntetycznych brak, mój panie. No to czekamy na te kulki. Stój. Mam cię. Mamy 14, tam chyba 20 było potrzebnych. Coś czuję. Albo takie drugie po drugiej stronie zrobić, nie? Bo tu wszystko jest poza zasięgiem. Ale te może trochę bliżej będą leciały. Albo i nie. O, o, o. Stoi. Dobra, jeszcze raz. Dobra, póki jest, to biorę. Dobra. I teraz możemy wytworzyć narzędzie budowy sterowca. Okej. Okay. A, podnieś czystą wodę. Tu mam jeszcze nabierz czystej wody do butelki. A już mam tak, pusta butelka jest. Okej. Okay. Mamy czyściutką wodę, mogę się napić. Ej, dobra jest. Tylko jakieś jedzenie by się przydało, bo mam żółką... A, tę kuchenkę muszę zrobić. Wytwórz narzędzie budowy sterowca. To zrobiliśmy. Zbuduj nowe pomieszczenie na sterowcu. O, teraz dopiero mi o tym mówicie? I teraz ja sobie takim czym mogę budować? Ja bym tu zleciał chyba. Schowaj to. Teraz dopiero mi takie rzeczy dajecie. Czekajcie, to musimy dać przede wszystkim tu. No wiecie co? Jak to działa? Mały kokpit, pomieszczenie, drzwi, plastikowa ściana. Je, są kładki! Tylko to wszystko tych materiałów syntetycznych potrzebuje. Ach, te materiały, dobra. Ja robię kładkę. Czy zaliczy mi zadanie, jak zrobię kładkę, czy to będzie za mało? Ja chcę taką kładkę. A, z tej strony mam... Nie, mam dwie, to będzie trzecia. I mam kładkę, ale nie zaliczyło mi. Czyli to chcę jakieś pomieszczenie. Czy to konkretne? To 30 syntetyków potrzebuję. Ty, dobra, czekaj. Najpierw to my musimy zrobić... I... Nie, tu już chyba jest od razu... Kuchenka elektryczna, to też materiały syntetyczne. No człowiek się uczy całe życie, no. Widzicie. Ale fajnie, fajnie. Ja wszystko dobrze gra wprowadza, że tak... To jest najgorsze, co może być w takich grach, jak od razu na dzień dobry, no. No tu masz 50 opcji i radź sobie.
To dopiero co odpaliłeś tę gierkę, ale masz właśnie 50 opcji do nauczenia się i zrozumienia co i jak. No to tak jest fajniej i ciekawiej dzięki temu. Bo ciągle coś nowego się dzieje, może jakbyśmy już mieli tam 20 godzin w tej grze, to byśmy takie, o kurde, jakie to proste, ale tak to przynajmniej ciągle człowiek uważa, że coś nowego się dzieje. Chciałem zrobić... No dobra, zróbmy tę kuchenkę elektryczną. I miałem zrobić pomieszczenie. Ty, ale to mogę cio... gdzie spadnij? Mogę zrobić z tej strony pomieszczenie, tu gdzie jest silnik, tak nie za bardzo. Tu też nie chcę. A tu mi pozwala. Pytanie... A, i to zniknęło. Ty, bo... Wejść nie mogę, no. I teraz... usunęło mi moje kładki, nie? Kurczę, odzyskałem za te kładki chociaż surowce? Czy jesteście oszukistami? Dobra, kuchenkę elektryczną to my możemy tu ustawić. Pyk. I wrzucę tu miejsce na składnik, miejsce na wodę. O Boże. Może być brudna. Tu ćma, a tu woda. I zagotuj. Gotujemy ćmę. Delicious. To już śmiga, to już rozumiem wszystko. Ryzyko zagłodzenia. No to robię właśnie jedzonko. Tylko czekaj, panie tutaj budowniczy, bo mi kładki poukrywali, pousuwali w ogóle. No tu zrobimy może. O. I kolega strzelający będzie teraz w sumie od strony silnika. Nie wiem, trochę nic nie przeszkadza, co? Ale ma teraz lepszy zasięg, tak od tylca dużo więcej ogarnie. Jakkolwiek by to nie brzmiało. No. Dobra, to będzie działało. Dajcie mi to jedzenie. Ile to się będzie robiło? Wiem, że było napisane na pewno. Najpierw zjem, a wtedy idę spać, okej? Okay? Nie na odwrót, moi drodzy. Nie róbcie nigdy na odwrót. Najpierw jemy, później idziemy spać. Nie mówię, że od razu. To też nie jest najlepsze, ale no. Po co się budzić z wielkim bólem brzucha z głodu, nie? Zjedz gotowane ćmy. Omnom. Mogę iść spać. Sen. A, tak działa sen. A, i widzę, że tu mi odnawia troszeczkę. To bardzo ładnie. Dobra, obudź się. Żyjemy. Działamy. Wszystko śmiga jak należy. Rozumiemy już, jak rozbudować ten sterowiec. Rozumiemy, jak przeżyć w tym świecie. I myślę, że w tym momencie możemy zakończyć ten materiał. Szczerze, bardzo fajna gra. No, nie ma co ukrywać, że gdyby nie ten materiał sponsorowany, to nawet bym nie wiedział o jej istnieniu. A fakt, że to jest polska gra, nie wiem, bardzo przyjemny survival taki. Coś innego zawsze. Inny świat w ogóle i przez to też no, inaczej tu wszystko zrobione, jeśli chodzi o to, że sobie latamy tym sterowcem. Całkiem spoko giereczkę. Dajcie znać w komentarzu, co o niej sądzicie. Czy może chcielibyście jej więcej? A ja na dzisiaj się z wami pożegnam, dam odpocząć mojemu gardłu już trochę. Jeśli ten materiał wam się spodobał, nie zapomnijcie go ocenić oraz skomentować. Ode mnie to tyle. Trzymajcie się!